Cześć, z tej strony Derez, kanał GraczFan. W dzisiejszym materiale postanowiłem, że opowiem wam o nowym filmie z uniwersum obcego, Obcy Romulus. Posłuchajcie. Za ową produkcję jest odpowiedzialny nie kto inny jak urugwajski reżyser Fed Alvarez, który jest również miłośnikiem uniwersum obcego. W trakcie swojej wieloletniej kariery przygotował i nakręcił takie filmy jak Martwe Zło z 2013 roku, czy też Nie otwieraj oczu z 2016. Jest więc obeznany w horrorach i w takim też klimacie chciałby przygotować nową odsłonę obcego. Alvarez chce bowiem nawiązywać do starych filmów z uniwersum obcego, gdzie takim podstawowym motywem było poczucie zaszczucia. Poczucie beznadziejności sytuacji, w której to obcy organizm, nieznana forma życia, poluje na ludzi przebywających w przestrzeni kosmicznej. Tak też będzie i w tym wypadku, ponieważ akcja filmu zabierze nas prawdopodobnie na jakiś statek kosmiczny, bądź też na nową planetę i tam grupa kolonistów w przedziale wiekowym między 20 a 30 rokiem życia, bo tak też wynika z obsady, będzie musiała poradzić sobie z ksenomorfem, bądź też z wieloma ksenomorfami. Tego jeszcze tak de facto nie wiemy, jednak taki ma być motyw przewodni. W momencie, kiedy reżyser wpadł na ten pomysł, udał się do Ridleya Scotta i przedstawił mu owy scenariusz. Ridley, kiedy zobaczył go i się z nim zapoznał, powiem wam szczerze, że nawet był zainteresowany, ponieważ dał Alvarezowi dostęp do swojego studia Scott Free, aby ten mógł nakręcić tam swój film. I tak też 9 marca tego roku rozpoczęto produkcję zdjęcia do niej w Budapeszcie, a jeśli chodzi o datę premiery, to możemy się jej spodziewać w pierwszym kwartale 2024 roku. Początkowo Obcy Romulus miał być nawiązaniem do Prometeusza i Obcego Przymierze, jednak ostatecznie postanowiono nie łączyć tych uniwersów, ponieważ będzie działo się to w alternatywnej linii czasowej, gdzieś w zupełnie innym zakątku wszechświata. Podobnie zresztą jak nowo powstający serial z tego uniwersum, który być może przeniesie się z akcją na Ziemię. Produkcja nie trafi również do kin, ponieważ przewidziana jest na platformy streamingowe, w tym wypadku akurat Hulu, czyli tak jak zeszłoroczny Predator Prey. Obie produkcje mają również zbliżony budżet, ponieważ jest to $75 milionów, więc Fed Alvarez nie będzie mógł pozwolić sobie na jakieś spektakularne efekty wizualne. Będzie musiał postawić na fabułę, aby tym zaciekawić widza, ponieważ nie będzie mógł zatuszować pewnych braków samymi jakimiś wybuchami, ewentualnie spektakularnymi stworami, które będą pojawiać się na ekranie. Podejrzewam, że będzie to tak jak w opcji Izolacja, czyli w grze, w której jeden ksenomorf terroryzował statek kosmiczny i trzeba było przed nim uciekać. Tak też może być też w tym wypadku, ponieważ ludzie, którzy natkną się na to stworzenie, nie będą wiedzieli jak reagować i będą próbowali po prostu przetrwać, czy to na statku kosmicznym, czy to na jakiejś kolonii na planecie. Jeśli pojawią się jakieś nowe informacje na temat tego filmu, będę was na bieżąco informował. Dajcie mi znać za to w komentarzach, czy wy również czekacie na kolejne produkcje z tego uniwersum. I pamiętajcie, w kosmosie nikt nie usłyszy waszego krzyku. Cześć!